Jeszcze na początku widowiska zjawił się wśród ludu Cezar na wspaniałej cyrkowej kwadrydze zaprzężonej w cztery białe rumaki, przebranej w ubiór woźnicy i barwę stronnictwa zielonych, do którego i on i jego dwór należał. Szły za nim inne wozy, pełne dworzan w świetnych strojach, senatorów, kapłanów. I nagich bachantek z wieńcami na głowach i zbanami wina w ręku, w części spitych i wydających dzikie okrzyki. Obok nich muzycy poprzebierani za faunów i satyrów grali na cytrach, formingach, piszczałkach i rogach. Na innych wozach jechały matrony i dziewice rzymskie, również pijane i w półnagie. Obok kwadryk skoczkowie potrząsali przybrane we wstążki tylsy, inni bili w bębenki, inni sypali kwiaty. Cały ów świetny orszak posywał się, wrzeszcząc Ewoły, najszerszą ogrodową drogą wśród dymów i wśród ludzkich pochodni. Cezar, mając przy sobie Tygelina i Hilona, którego przerażeniem pragnął się zabawić, sam powodował koni i jadąc noga za nogą, spoglądał na płonące ciała, a zarazem słuchał okrzyków ludu. Stojąc na wysokiej złotej kwadrydze, otoczony falą ludzką, która kłaniała mu się do stóp w blaskach ognia w złotym cyrkowego zwycięzcy, przerastał głową dworzan tłumy i wydawał się być olbrzymym. Potworne jego ramiona, wyciągnięte dla trzymania lejców, zdawały się błogosławić lud. W twarzy i przymrużonych orzech miał uśmiech i jaśniał nad ludźmi jak słońce, albo jak bóstwo straszne ale wspaniałe i potężne. Chwilami kłaniał się ludowi, to znów przeginając się w tył, ściągał złote lejce i rozmawiał z Tygelinem. Dojechawszy do wielkiej fontanny, stojącej pośrodku dwóch krzyżujących się ulic, wysiadł z kwadrygi i skinąwszy na towarzyszu, zmieszał się z tłumem. Przywitano go krzykiem i oklaskami. Bachantki, nimfy, senatorowie, augustianie, kapłani, fauny, satyry i żołnierze otoczyli go wraz z szalonym kołem, on zaś mając po jednej stronie tyglina, po drugiej hilona, obchodził fontannę, na wokół której płonęło kilkadziesiąt pochodni, zatrzymując się przed każdą, czyniąc uwagi nad ofiarami lub drwiąc ze starego Greka, w którego twarzy malowała się bezbrzeżna rozpacz. Na koniec stanęli przed wysokim masztem, przybranym w mirty i okręconym w powój. Czerwone języki ognia dochodziły tu już do kolan ofiary, ale twarzy jej nie można było zrazu rozpoznać, gdyż świeże płonące gałązki przysłoniły ją dymem. Po chwili jednak lekki wiatr nocny zjał dymy i odkrył głowę starca z siwą, spadającą na piersi brodą. Na ten widok Hilo zwinął się nagle w kłąb jak raniony gad. Z ust zaś wyszedł mu krzyk raczej do krakania niż do ludzkiego głosu podobny. Glaukos, Glaukos! Jakoż istotnie, z płonącego słupa patrzył na niego Glaukos lekarz. Żył jeszcze. Twarz miał zbolałą i pochyloną, jakby chciał po raz ostatni przypatrzeć się swemu katowi, który go zdradził. Pozbawił go żony, dzieci, nasadził na niego zabójcę. A gdy to wszystko zostało mu w imię Chrystusa odpuszczone raz jeszcze, wydał go w ręce oprawców. Nigdy człowiek nie wyrządzi człowiekowi straszniejszych i bardziej krwawych krzywd. I oto ofiara płonęła teraz na smolnym słupie, a Kat stał u jej stóp. Oczy Glauka nie odwracały się od twarzy Greka. Chwilami przesłaniał jej dym. Lecz gdy dmuchnął powiew chilo, widział znów te utkwione w sierbizienice. Podniósł się i chciał uciekać, lecz nie mógł. Nagle wydało mu się, że nogi jego są załowił i że jakaś niewidzialna ręka zatrzymuje go nad licką siłą przed tym słupem i skamieniał. A tamten schylając coraz niżej głowę patrzył ciągle. Obecnie odgadli, że między tymi ludźmi coś się dzieje, lecz śmiech zamarł im na ustach. W twarzy bowiem Chilona było coś strasznego. Wykrzywiła ją taka trwoga i taki ból, jak gdyby owe języki ognia paliły jego własne ciało. Nagle zachwiał się i wyciągnąwszy w górę ramiona, zawołał okropnym, rozdzierającym głosem: Glauku, w imię Chrystusa, przebacz! Uciszyło się na oku. Dreszcz przebiegł obecnych i wszystkie oczy mimo woli podniosły się w górę. A głowa męczennika poruszyła się lekko, po czym usłyszano z wierzchołka masztu podobny do jęku głos. – Przebaczam. Chilo rzucił się na twarz, wyjąc jak dziki zwierz i nabrawszy ziemi w obiegarści posypał sobie nią głowę. Tymczasem płomienie strzeliły w górę, objęły piersi i twarz Glauka, rozplatły mirtową koronę na jego głowie i zajęły wstęgi na wierzchu słupa, który zajaśniał cały wielkim, jaskrawym światłem. Lecz Hilo podniósł się po chwili z twarzą tak zmienioną, iż Augustiano wydało się, że widzą innego człowieka. Oczy płonęły mu niezwykłym blaskiem. Ze zmarszczonego czoła biło uniesienie. Niedołężny przed chwilą Greg wyglądał teraz jak jakiś kapłan, który nawiedzony przez bóstwo chce odkryć prawdy nieznane. Co z nim jest? Oszalał. Ozwało się kilka głosów. On zaś odwrócił się ku tłumowi i wyciągnąwszy w górę prawą rękę, począł wołać, a raczej krzyczeć tak donośnie, by nie tylko Augustianie, ale i tłuszcza mogła głos jego dosłyszeć, Ludu rzymski, na moją śmierć przysięgam, że oto giną niewinni, a podpalaczem jest ten. I wskazał palcem na Nerona. Nastała chwila ciszy. Dworzanie zdrętwili. Chilo stał ciągle z wyciągniętym, drżącym ramieniem i palcem zwróconym ku Cezarowi. Nagle uczyniło się zamieszanie. Lot na fali pchniętej nagłym wichrem rzucił się ku starcowi, chcąc mu się lepiej przypatrzyć. Tu i ówdzie ozwały się krzyki, trzymaj, gdzie indziej biada nam. W tłumie rozległ się świst i wrzaski, a henobarmus, matkowójca, podpalacz. Bezład wzrastał z każdą chwilą. Bachantki wrzeszcząc w niebo głosy poczęły się chronić na wozy. Nagle kilka przepalonych słupów przewróciło się, rozsypując w kół skry i powiększając zamęt. Ślepa, stłoczona fala ludu porwała Chilona i uniosła go. W głąb ogrodu Wszędzie też słupy poczęły już przepalać się I padać w poprzek ulic Napełniając aleje dymem, skrami Swędem drzewa I swędem ludzkiego tłuszczu Gasły światła Dalsze i bliższe W ogrodach pociemniało Tłumy zaniepokojone, posępne i trwożne Cisnęły się do bram Wieść o tym co zaszło Przechodziła z ust do ust Chilo błąkał się jeszcze po ogrodach nie wiedząc dokąd iść i gdzie się obrócić. Teraz czuł się znów bezsilnym, niedołężnym i chorym starcem. Wtem jakaś ręka dotknęła jego ramienia. Starzec odwrócił się i widząc przed sobą nieznaną postać, zawołał z przerażeniem, kto tam ktoś ty jest. Apostoł Paweł Starsu. Jam przeklęty, czego chcesz. A apostoł odrzekł, chcę cię zbawić. Hilo oparł się o drzewo. Nogi chwiały się pod nim i ramiona zisły mu wzdłuż ciała. Dla mnie nie masz zbawienia, rzekł głucho. Zali, słyszałeś, że Bóg przebaczył żałującemu łotrowi na krzyżu? zapytał Paweł. A zali, wiesz, co ja uczynił? Widziałem boleść twoją i słyszałem, jakoś dał świadectwo prawdzie. O, panie. I gdy sługa Chrystusów przebaczył ci w godzinie męki i śmierci, jakżeby ci Chrystus nie miał przebaczyć? A Hilo chwycił rękoma głowę jak w obłąkaniu. Przebaczenie dla mnie, przebaczenie. Bóg nasz to Bóg miłosierdzia, odpowiedział apostoł. Dla mnie, powtórzył Hilo. I począł jęczyć, jak człowiek, któremu zabrakło sił, by mógł opanować ból i mękę. Paweł zajrzekł, oprzyj się na mnie i pójdź ze mną. I wziąwszy go, szedł z nim ku krzyżującym się ulicom, kierując się głosem fontanny, która zdawała się płakać wśród nocnej ciszy nad ciałami pomęczonych. Bóg nasz to Bóg miłosierdzia, powtórzył apostoł. Tyś cierpiał u słupa glauka i Chrystus widział Twoje cierpienie. Tyś rzekł, nie bacząc na to, co ci jutro spotkać może ten jest pod palaczem i Chrystus spamiętał słowa twoje. Bowiem minęła Twoja złość i kłamstwo, a w sercu został się jenożalnie przebrany. Chodź ze mną i słuchaj, co Ci powiadam. Oto ja także nienawidził Go i prześladował Jego wybranych. Ja mu go nie chciał i nie wierzył w Niego, póki mi się nie ukazał i nie powołał mnie. I odtąd On jest miłością moją. A teraz Ciebie nawiedził z gryzotą, trwogą i boleścią, aby Cię powołać ku sobie. Tyś go nienawidził, a on kochał Cię. Tyś wydawało na męki jego wyznawców, a on chce Ci przebaczyć i zbawić Cię. Piersią nędzarza poczęło wstrząsać łukanie ogromne, od którego rozdzierała się w nim dusza do dna, A Paweł ogarniał go, opanowywał i wiódł jak żołnierz wiedzieńca. I po chwili znów mówić począł. Pójdź za mną, a ja Cię powiodę do Niego. Dla jakiejś innej przyczyny przychodziłbym do Ciebie. Ale oto On rozkazał mi zbierać dusze ludzkie w imię miłości, więc spełniam służbę Jego. Ty mnie masz, żeś przeklęty, ja Ci mówię, uwierz w Niego, a czeka Cię zbawienie. Ty myślisz, żeś znienawidzono, a ja Ci powtarzam, że On miłuje Cię. On jeden policzy Twój żal. Bejrzy na nędzy twoją, zdejmie z siebie trwoga i podniesie cię do siebie. Tak mówiąc, przywrócł go do fontanny, której srebrny strumień połyskiwał z dala w miesięcznym świetle. Na oku była cisza i pustka, albajm służba niewolnicza uprzątnęła już tu zwęglone słupy i ciała męczynników. Hilo rzucił się z jękiem na kolana i ukrywszy twarz w dłoniach pozostał bez ruchu. Paweł zaś podniósł twarz ku gwiazdom i począł się modlić. Panie, spojrzyj na tego nędzarza, na żal jego, na łzy i mękę. Panie, miłosierdzia, któryś przelał krew za winy nasze, przez Twoją mękę, przez śmierć i zmartwychwstanie, odpuść mu. Po czym umilkł. Lecz długo jeszcze patrzył w gwiazdy i modlił się. A wtem... Spod jego stóp pozwało się podobne do jęku wołanie: Chryste, Chryste, odpuść mi! Naówczas Paweł zbliżył się do fontanny i nabrawszy wody w dłonie, wrócił do klęczącego nędzarza: Chilonie, oto cię chrzczę, i ojca, i syna, i ducha. Amen. Hilo podniósł głowę, rozłożył ręce i pozostał tak bez ruchu. Księżyc oświecał pełnym światłem jego zbielałe włosy i równie białą, nieruchomą, jakby umarłą, lub wykutą z kamienia twarz. Chwile płynęły jedna za drugą. Z wielkich ptaszarni umieszczonych w ogrodach Domisji poczęło dochodzić pianie kogutów, a on klęczał jeszcze, podobny do nagromnego posągu. Wreszcie ocknął się, wstał i zwróciwszy się do apostoła, zapytał: Co mam czynić przed śmiercią? Paweł również rozbudził się z zadumy nad tą niezmierną potęgą, której nie mogło oprzeć się nawet takie duchy jak tego Greka, i odrzekł, ufaj i daj świadectwo prawdzie. Po czym wyszli razem. Obrama ogrodu apostoł powłosławił raz jeszcze starca i rozstali się, albowiem wymagał tego sam chilo, przewidując, że po tym, co zaszło Cezar i deglinu skażą go ścigać, jakoż nie mylił się. Wróciwszy do siebie, zastawił już dom otoczony przez pretorianów, którzy porwali go i pod z Sevinusa zawiedli na Palatyn. Cezar udał się już był na spoczynek, lecz Tygelin czekał i ujrzawszy nieszczęsnego Greka, powitał go z twarzą spokojną, ale z głowrogą. – Popełniłeś zbrodnie obrazy majestatu – rzekł mu – i kara cię nie minie. Lecz jeśli jutro oświadczysz w amfiteatrze, żeś był pijany i szalony i że sprawcami pożaru są chrześcijanie, kara twoja skończy się na chłoście i wygnaniu. Nie mogę, panie, odpowiedział cicho Hilo. A Tygelin zbliżył się do niego krokiem powolnym i głosem równie przyciszonym, ale strasznym zapytał. Jak to nie możesz, psie greckim? zaliż nie był pijany? I jeżeli nie rozumiesz, co cię czeka? Spójrz tam. I to rzekłszy wskazał na kąt atrium, w którym obok długiej drewnianej ławy stało w mroku czterech nieruchomych niewolników trackich z powrozami i obcęgami w ręku. Achilo odrzekł. Nie mogę, panie. Tegelina poczęła ogarniać wściekłość, lecz pochomował się jeszcze. Widziałeś? – zapytał. – Jak umierają chrześcijanie? Czy chcesz tak umrzeć? Starzec wzniósł w górę wybladłą twarz. Czas jakieś wargi jego poruszały się cicho, po czym odrzekł. I ja wierzę w Chrystusa. Tygelin spojrzał na niego ze zdumieniem. Prziety się szalał naprawdę. I nagle nakromadzona w jego piersi wściekłość zerwała tamę. Skoczywszy do Chilona, chwycił go obiema rękami za brodę i zwalił na ziemię. Począł deptać, powtarzając z na ustach. Odwołasz? Odwołasz? — Nie mogę — odpowiedział mu z ziemi Na męki z nim. Usłyszawszy ów rozkaz, trakowie porwali starca, położyli go na ławę. Po czym przytwierdziwszy go do niej za pomocą sznurów, poczęli cęgami ściskać jego wychudłe piszczele. Lecz on w czasie, gdy go przywiązywano, całował z pokorą ich ręce. Następnie zaś przymknął oczy i wydawał się jak umarły. Żył jednak. Gdy bowiem Tygelin pochylił się nad nim i raz jeszcze zapytał — odwołasz? Zbierały jego wargi, poruszyły się lekko i wyszedł z nich zaledwie dosłyszalny szept – nie mogę. Tygenin kazał przerwać męki i uchodzić po atrium z twarzą zmienioną przez gniew. Lecz zarazem bezradno. Na koniec widocznie przyszła mu do głowy jakaś nowa myśl, albowiem zwrócił się do traków i rzekł – wyrwać mu język. Dramat Aureolus dawano zwykle w teatrach lub amfiteatrach tak urządzonych, Iż mogło otwierać się i tworzyć jakby dwie odrębne sceny. Lecz po widowisku w ogrodach Cezara zaniechano zwykłego sposobu. Szło bowiem o to, by jak największa liczba ludzi mogła patrzeć na śmierć przybitego do krzyża niewolnika, którego w dramacie pożerał niedźwiedź. W teatrach, rolę niedźwiedzia grywał obszyty w skórę aktor. Tym razem jednak przedstawienie miało być prawdziwe. Był to nowy pomysł Tygelina. Cezar początkowo zapowiedział, że nie przybędzie, lecz znamowy faworyta zmienił zdanie. Zajął swe miejsce w towarzystwie Pitagorasa. Zaraz potem zaczęło się przedstawienie Aureolusa, na które nie bardzo zważano. Myśli bowiem zajęte były Chilonem. Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila. Pachołcy cyrkowi wnieśli naprzód drewniany krzyż, dość niski by Niedźwiedź, wspiąwszy się, mógł dosięgnąć do piersi męczennika, a następnie dwóch ludzi wprowadziło a raczej przywlokło chilona, albowiem sam mając pokruszone kościół iść już nie mógł. Położono go i przybito do drzewa tak prędko, że zaciekawieni Augustianie nie mogli mu się nawet dobrze przypatrzeć. I dopiero po umocowaniu krzyża w przygotowanym mu myślnie dole wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Lecz mało kto mógł poznać w tym nagim starcu dawnego Hidlona. Nikt nie śmiał się. Było bowiem w tym ukrzyżowanym coś tak cichego, wydawał się tak starym, bezbronnym, słabym, tak wołającym swą pokorą o litość, że mimo woli każdy zadawał sobie pytanie, jak można męczyć i przywijać na krzyż ludzi, którzy już i tak konają. Niedźwiedź wtoczył się wreszcie na arenę i chwiejąc nisko schyloną głową na obie strony, spoglądał naokół spodełba, jakby się nad czym namyślał lub czegoś szukał. Dostrzegłszy wreszcie krzyż, a na nim nagie ciało zbliżył się ku niemu. Podniósł się nawet, lecz po chwili opuścił się znów na przednie łapy i siadłszy pod krzyżem, począł mruczeć. Jakby w jego zwierzęcym sercu ozwała się litość nad tym szczątkiem człowieka. Z ust służby cyrkowej ozwały się podniecające okrzyki, lecz lud milczał. Chilon tymczasem podniósł wolnym ruchem głowę i czas jakiś wodził oczyma po widowni. Na koniec wzrok jego zatrzymał się gdzieś na najwyższych rzędach amfiteatru. Piersi poczęły grać żywiej, i wówczas stało się coś, co wprawiło w podziw i zdumienie widzów. Oto twarz zajaśniała mu uśmiechem, czoło otoczyły mu jakby promienie. Oczy podniosły się przed śmiercią ku górze, a po chwili dwie wielkie łzy, wezbrane pod powiekami, spłynęły mu zwolna po twarzy. I umarł. Wtem jakiś donośny męski głos. Zawołał w górze pod welarium, pokój męczennikom w amfiteatrze, panowało głuche milczenie.